Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Marka. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź tak, że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary. Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Szczęść Boże, cześć. Bardzo lubię to słowo, bardzo lubię ten fragment, kiedy Jezus razem ze swoimi uczniami wchodzi w sam środek burzy, w sam środek tak bardzo niebezpiecznego wydarzenia. Cudna Ewangelia, warto ją sobie dzisiaj trochę pomedytować, a ode mnie to takich parę myśli. Po pierwsze, myślę sobie, że obecność Jezusa w łodzi nie uchroniła uczniów przed doświadczeniem burzy, przed jej nadejściem, ale ta obecność pomogła tę burzę po prostu przejść. I to jest bardzo ważne, żeby sobie, myślę, tak popatrzeć na Pana Boga, że On nie uchroni mnie przed wszystkimi burzami, że nawet jeśli buduję swój dom na skalę, to burze i tak przyjdą i uderzą w mój dom. Ale będzie mi łatwiej te burze przejść, jeśli będę pamiętał, że Bóg jest ze mną w tym obecny. Myślę sobie w ogóle, że to jest bardzo naiwne takie myślenie, że jeśli powiem Panu Bogu tak, to nic złego mnie nie spotka, to nie spotkają mnie żadne trudy, żadna burza nie przyjdzie. To tak nie działa. Życie apostołów, wielu świętych, w ogóle ludzi wierzących pokazuje, że tak to nie działa. Burze tak czy siak przyjdą. Burze uderzą w ciebie, uderzają w ludzi niewierzących i niewierzących. Różnica natomiast polega na tym, jak się przeżywa te burze. Jeśli jestem tym, który zaufał Jezusowi, On mi pomoże przez te burze przejść. Pomoże mi zobaczyć w nich mimo wszystko jakąś szansę. Bóg może być wtedy w trakcie trwania mojej burzy oparciem, bardzo konkretnym oparciem, tym, do którego mogę zwrócić swoje pytania, swój krzyk, swoje wątpliwości, swój strach, to wszystko, co przeżywam, mogę do Niego z tym przyjść i mogę Mu to pokazać i On mi może pomóc zrozumieć tę sytuację. Nawet jeśli wydaje mi się, że Boga w mojej burzy nie ma, że sobie smacznie śpi, tak jak to robił Jezus. I to normalne, że czasem nam się tak wydaje, że Boga nie ma. To jest bardzo ludzkie. Wręcz myślę, potrzebne są wierze takie momenty, kiedy Bóg wydaje się być daleki, nieobecny. Te momenty, te kryzysy wiary bardzo pomagają wiarę wznieść na wyższy poziom. On nie zawsze działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Może ci uczniowie w tej łódce wtedy oczekiwali, że jak Jezus jest obok, to wszystko będzie cacy. Się okazuje, że nie, że tak to nie działa, ale do Niego wołają. I myślę, że w burzy jesteśmy zaproszeni też po to, żeby Boga poznać trochę lepiej, trochę głębiej. Zapewne uczniowie po tym wydarzeniu inaczej patrzyli na Jezusa. Może dojrzalej. Może po to są burze, żebyśmy patrzyli na Boga bardziej w prawdzie, po prostu dojrzalej. Jestem przekonany, że On z Tobą w Twojej burzy jest. Jeśli teraz jesteś w trakcie jakiegoś trudnego doświadczenia, opowiedz Mu o tym, wołaj do Niego i bądź otwarty, otwórz uszy na to, co On chce Ci powiedzieć. Dlatego jeszcze z tym Słowem sobie posiedź. Przeczytaj ją spokojnie, posiedź, posłuchaj, co Ci chce Bóg w tym Słowie powiedzieć. W Twojej burzy. Pozdrow. Z Bogiem.